Jeżeli twoim postanowieniem noworocznym jest zostanie youtuberem i nagrywanie super fajnych materiałów, na przykład o baseballu, no to dobrze trafiłeś. Dziś opowiem trochę o sprzęcie potrzebnym do nagrywania i o całym tym arsenale, który youtuber potrzebuje mieć, aby tworzyć przyjemne i wartościowe treści. Cześć, jestem Kamil z kanału Baseball i inne historie. Miło mi was witać w nowym roku. Co jakiś czas dostaję zapytania a propos sprzętu, na którym nagrywam. A to pytanie o kamerę, a to pytanie o mikrofon. Cóż, być może ktoś również chciałby założyć jakiś kanał baseballowy i wejść na YouTube? Mam nadzieję, że tak. Od razu muszę uprzedzić. Nagrywaniem zajmuję się zawodowo od ładnych paru lat i od ładnych paru lat kolekcjonuję ten sprzęt. Także nie sugeruj się moim sprzętem. Ja postaram się podać jakieś fajne alternatywy i powiedzieć, co jest niezbędne do tego, aby rozpocząć swoją przygodę na YouTubie. A więc kamera, akcja. No właśnie, kamera. Bez tego nagrywania nie ma. Jest to absolutny must have, ale są przecież telefony. I zapewniam cię, że taki telefon na sam początek w zupełności wystarczy. Współczesne telefony mają naprawdę fantastyczną jakość, mają fantastyczną stabilizację i co najważniejsze, są zawsze przy tobie. Do takiego nagrywania, tak jak ja nagrywam w tej chwili, czyli mam rozstawiony statyw i aparat, to telefon w zupełności ci wystarczy, naprawdę. Ja jednak używam standardowego aparatu, jest to Sony A6600 z wymienną optyką. No właśnie, to jest duża zaleta, w zależności od potrzeb i budżetu, można żonglować obiektywami, a robi to robotę. Tego obiektywu używam, gdy nagrywam jakiś wywiad, a tego, jeżeli robię jakiś szerszy plan, a tego, gdy kręcę jakąś akcję, jakiś mecz. Są oczywiście różne alternatywy, jeżeli chcesz aparat typowo vlogowy, to ja naprawdę całym sercem polecam aparat Sony ZV-1. Jest to prawdziwa petarda, mały, zwinny, o fantastycznych parametrach. Do vlogów czy do nagrywania w pokoju jest lepszy niż ten, który mam obecnie i z którego obecnie korzystam, ale akurat mój ma takie zalety, które są mi po prostu niezbędne i bardzo przydatne w pracy. Przy wyborze aparatu musicie pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Wizjer. A w zasadzie możliwość jego podnoszenia, opuszczania, przekręcania. Mój jest odchylany i dzięki temu mogę widzieć swoją twarz, widzieć, czy nic tam w kadrze złego się nie dzieje. Zatem regulowany wizjer jest to coś, co, no, na co musisz zwrócić uwagę, bo kręcenie na ślepo nie jest niczym fajnym, musisz mi w to uwierzyć. Jest jeszcze jedna opcja, jest to kamera sportowa. Wiadomo, że nie jest to nie wiadomo jaka jakość, ale również się sprawdza. W dodatku mamy fantastyczną stabilizację i możemy ją wykorzystywać do różnych ekstremalnych zastosowań. Ja sam korzystam z kamery sportowej do nagrywania vlogów chodzonych. A dlaczego? No bo jest mała, jest lekka i ma świetną stabilizację. No dobra, przyjmijmy, że wybór aparatu mamy już za sobą. Co dalej? Będzie to może banał, ale jest to bardzo ważna rzecz. Karta pamięci. Tu powiem szybko, nie wybieraj najtańszej byle jakiej, tylko zwróć uwagę, aby była ona wystarczająco szybka, aby obsłużyć na przykład standard 4K. Bez tego może być ciężko. W zasadzie to jest wszystko, co jest ci potrzebne, żeby w ogóle jakoś zacząć. Oczywiście później cały ten materiał trzeba jakoś obrobić, zmontować, ale o tym za chwilę. Najpierw powiem o akcesoriach, które są może nie niezbędne, ale są no prawie że niezbędne. A pierwszą bardzo przydatną rzeczą jest statyw. Dobra, u mnie akurat za statyw robi gimbal, bo nie mam potrzeby kupować specjalnie statywu, żeby postawić go sobie na biurko. Ale właśnie, jeśli chodzi o statywy, to mamy bardzo różne rodzaje. Mamy takie statywy małe, które właśnie sobie możemy ustawić na biurko. Są bardzo fajne, zwinne i poręczne. Mamy też statywy duże, które możemy wykorzystać na przykład gdzieś na zewnątrz. Przy czym musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Jeżeli chcecie nagrywać na zewnątrz i na przykład warunki pogodowe są dosyć, no, słabe, czyli na przykład mamy silny wiatr, to naprawdę nie polecałbym używania statywu lekkiego, tandetnego. Po prostu taki statyw może się przewrócić i zniszczyć wam sprzęt. Są również statywy tego typu. Ten akurat statyw służy mi do kamery sportowej, do GoPro. Może on służyć jako po prostu chwytak, który jest naprawdę świetny do robienia vlogów, ale zaraz wam zademonstruję. Równie dobrze może to być po prostu statyw. I się wyciągać bardzo, bardzo daleko. Nie powiem, chyba 140 cm, ale jest to świetny sprzęt, bardzo uniwersalny, można schować w plecak i iść gdzieś w plener, także serdecznie polecam tego typu rozwiązania. Czas na mikrofon. Jestem w stanie oglądać materiały o słabej jakości wizualnej, na przykład w standardzie SD. Ale jeżeli jest słaby dźwięk, jeżeli słowa nie są zrozumiałe, jeżeli, co najgorsze, jesteś na zewnątrz i w ogóle nic cię nie słychać, a słychać tylko wiatr, no to jest tragedia i niestety, ale materiał nadaje się do kosza.
A dobry mikrofon, a nawet nie tyle dobry, ale po prostu zewnętrzny mikrofon, załatwi sprawę. Oczywiście są różne rodzaje mikrofonów. Jeżeli ja nagrywam w pokoju, tak jak teraz, to korzystam z takiego mikrofonu, który podłączam bezpośrednio do komputera. Równie dobrze mógłbym zastosować mikrofon krawatowy. Akurat mikrofonu krawatowego używam głównie na zewnątrz, ponieważ daje mi on dużą swobodę działania. Nie muszę patrzeć prosto w obiektyw aparatu, żeby dźwięk był dobrze słyszalny, a mogę po prostu chodzić sobie dookoła aparatu i będę słyszalny ciągle tak samo. I mikrofony krawatowe możemy podłączyć bezpośrednio na przykład do aparatu, możemy podłączyć bezpośrednio do specjalnego rejestratora, a także możemy bezprzewodowo połączyć się z aparatem, jeżeli już mamy taki bezprzewodowy mikrofon krawatowy. I to jest super sprawa. Mamy również mikrofony tego typu, które mocujemy bezpośrednio do aparatu. Jakość dźwięku na pewno jest o wiele lepsza. I generalnie wyznaję taką zasadę, że każdy mikrofon zewnętrzny będzie o wiele lepszy niż ten mikrofon, który jest wbudowany w aparat. A to kompletnie zmienia grę, uwierz mi na słowo. Oczywiście nasz arsenał możemy rozbudowywać, przydatną rzeczą jest tutaj światło, po prostu. Ja osobiście uważam, że nie ma nic lepszego niż światło dzienne, ale czasami po prostu wypadałoby doświetlić twarz. Nie jest to niezbędne, ale daje całkiem sporo możliwości. Są też akcesoria, które może nie są jakoś super niezbędne, ale zobaczysz, że potrafią być one prawdziwym lifesaverem. Na przykład dodatkowe baterie. Wielokrotnie zdarzało mi się, że po prostu na jednej baterii pociągnąć nie dałem rady, musiałem stosować kolejne baterie. Co jeszcze? Powerbank. Miałem raz taką sytuację, że musiałem. Nie naładowałem swojego gimbala. No i był problem, akurat miałem zlecenie i po prostu biegałem i z gimbalem, i z powerbankiem. Może było to mało komfortowe, ale naprawdę uratowało mi życie. I ostatnią rzecz z takich akcesorii to jest to dysk zewnętrzny i to dysk SSD. Pamiętam, że jednym z takich przełomowych momentów to była zamiana zewnętrznego dysku HDD na SSD. Uwierzcie, po prostu pukałem się w głowę, dlaczego ja wcześniej nie kupiłem tego dysku. Praca w końcu szła płynnie, była dużo przyjemniejsza, no i oczywiście mamy dodatkowe miejsce na dysku. A jeżeli kręcicie w 4K, to zobaczycie, że tego miejsca będziecie potrzebować naprawdę dużo. Dobra, mówiliśmy również o montażu, jakoś ten materiał trzeba byłoby zmontować. Nagrałeś fantastyczny, baseballowy materiał i chciałbyś puścić go w świat. Potrzebujesz do tego oprogramowania do edycji wideo. Ja osobiście korzystam z Final Cut Pro X. Ma on jedną wadę. Jest on dostępny tylko na systemy Mac OS. Są jednak alternatywy i najlepsza alternatywa jest to oprogramowanie DaVinci Resolve. Po pierwsze, to oprogramowanie jest kompletnie za darmo. Po drugie, jest to w pełni zaawansowany i profesjonalny program do edycji wideo. A w niektórych kwestiach bije na głowę mój ukochany Final Cut Pro X. Więc skoro bije na głowę, no to dlaczego nie przesiądę się na DaVinci Resolve? No, to jest prosta sprawa. Na Final Cut Pro pracuję od roku 2008 i naprawdę nie mam czasu na zapoznanie się z kolejnym oprogramowaniem, które bądź co bądź jest kompletnie inne niż Final Cut Pro. Na YouTubie znajdziecie wiele tutoriali w języku polskim a propos edycji w DaVinci Resolve, więc nauka myślę, że będzie prosta i przyjemna. A na sam koniec możliwe, że będziecie chcieli do swoich filmów dać jakąś fajną muzykę. Pamiętaj, że istnieje coś takiego jak prawa autorskie i nie możesz sobie wrzucać muzyki, jaką sobie chcesz i wysyłać to w świat. Będziesz mieć problemy. Na szczęście są platformy, które oferują wykorzystanie ich muzyki. Oczywiście za pieniądze. Ja na przykład korzystam z platformy Artlist. Jest to absolutnie genialna platforma, gdzie są świetne numery. Mało tego, ja złapałem się na tym, że gdy oglądam telewizję i widzę jakieś reklamy, to większość tej muzyki jest właśnie z Artlista. No ale tak jak mówiłem, ja to wykorzystuję zawodowo, YouTube to jest tylko taki dodatek. Są też inne alternatywy, na przykład Motion Array proponuje swoją muzykę, Envato również ma swoją bazę muzyki, chyba było coś takiego jak Melodies, Paris Music, a sam YouTube, jeżeli założysz swój kanał na YouTubie, to od razu masz dostęp do darmowej bazy muzyki z YouTube'a. I na sam początek to myślę, że w zupełności wystarczy. A propos nagrywania, to w tym roku zamierzam jeszcze nagrać materiał o filmowaniu samego baseballu. Wiele sportów już robiłem, ale uwierzcie, że baseball jest najgorszym sportem do kręcenia. W każdym razie mam nadzieję, że materiał Ci się podobał i mam nadzieję, że spróbujesz swoich sił i YouTube zyska kolejny kanał o baseballu. W razie czego służę pomocą, wszystkiego dobrego życzę i na razie.